Jest, mamy trzecią koronkę. Mamy trzecią koronkę. Po dwóch miesiącach. Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stumble Guys. Lecimy z kolejnym dniem naszych tutaj zmagań. Ale zanim zaczniemy, oczywiście koniecznie zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, dobijmy do jakiejś fajnej liczby łapek. A my dzisiaj zrobimy tak, że sobie polecimy z darmowym spinem. Jeżeli w tym darmowym spinie wydropi nam jakaś skórka, to dzisiaj nią zagramy. Tak sobie postanowiłem, a jeżeli nie, to wtedy dopiero będę myślał, czym zagrać dzisiaj. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ostatnio nam szło naprawdę nieźle. Dzisiaj jakieś takie odczuwam lekkie... O, już myślałem, że tutaj będzie jakiś normalnie... Święto lasu, że jakiś będzie. Dzisiaj czułem wam takie lekkie zmęczenie. Zobaczymy, czy będzie ono jakby widoczne w grze. I dzisiaj dodatkowo otworzymy sobie epicką skórkę, której nie otworzyłem ostatnim razem. Myślę, że sobie polecimy dzisiaj, może z racji tego, że mundial cały czas trwa, to Tomasem Skorem. O, taki oto piłkarski skin, tylko go sobie troszeczkę zmodyfikujemy. Na przykład tak. I na przykład, no nie wiem w sumie jak. O, mamy w ogóle ten, nową poświatę, nie widziałem tego. No bo w sumie dajmy sobie defaultowe. Animację jakąś mamy? Nie, animacji nie mamy, ale dopiero teraz zobaczyłem, że mamy ten, że mamy nową poświatę, mamy nowe kroki. No dobra, no to lecimy sobie z pierwszą giereczką. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Oczywiście plan jest każdemu znany, kto śledzi mój kanał, czyli lecimy po trzecią koronkę, bo druga korona była zdobyta chyba w grudniu, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo może nawet w sierpniu, więc no trochę czasu minęło, fajnie byłoby tutaj kolejną koronkę zgarnąć, a my zaczynamy od spin go round. Zobaczymy, jak nam tym razem pójdzie. Dobra, zaczynamy tutaj. Oczywiście od omijania indyków, bo jeszcze jak nagrywam ten odcinek, to jeszcze te indyki nieszczęsne są. Dobra, polecimy sobie może bokiem. Taki mam zacny plan. Dobra, no fajnie, fajnie. Uwaga, z drogi śledzie. Dobra. Ej, na razie jest git, na razie jakoś nie potykam się o te indyki, ale bardziej o innych graczy, bo to tak śmiesznie wygląda, bo inni gracze jakby przewracają się o te indyki, powodują, że ja się przewracam o nich i jakby no, wychodzi taka dość zabawna sytuacja. Ale serio, te indyki się nieźle zlewają z mapą niekiedy. Dobra, hop, hop. O, chodź tutaj, platformo. O, fajnie, już tak szybko? Nawet nie zdążyłem się obejrzeć, a tutaj już odpadliśmy, no ale nieważne. Swoją drogą mam 16 poziom Stumble Passa i tak już zbliżam się nieuchronnie do tego 30. No ale przepustka się już kończy za 4 dni, więc w sumie finalnie dobrze, że jej nie kupiłem. Dobrze mi doradziliście, bo was się pytałem. I bodajże chyba T-Rex stwierdził, że tutaj właśnie, że nie ma sensu. Chyba, że właśnie już jakby zdobędę wyższy poziom. Znowu Cannon Climb. Normalnie mam dość tych zręcznościowych map w tym Stumble Guys, naprawdę. Chętnie bym sobie zagrał w jakąś tutaj inną, fajną mapkę. Dobra, hop. O, fajnie, fajnie, fajnie. Zaczynamy tutaj od niezłego tupnięcia, że tak powiem. Dobra, może dalibyśmy sobie radę, bo dobra, nieważne. Nieważne, nie przejmujemy się tym, lecimy z tematem. Dobra, hop. Hop. Na razie jest git, na razie jest git, nie zapeszając. Okej. Dobra. Weźmy tutaj szybko, przejdźmy przez tę platformę. Właśnie minus tego, że ja mam kamerę dość nisko, nie, że nie mogę mieć jej wyżej. Nie no, serio? Nie, na razie to nie idzie zbyt dobrze, widzowie. Na razie idzie no, generalnie rzecz biorąc, bardzo słabo. No ale cóż począć, cóż począć. Lecimy sobie z openingiem, myślę, że epickiej skórki, tak na pocieszenie. Dobra, wychodzimy. No, na razie nie idzie zbyt dobrze dzisiaj. Zmęczenie jednak przekłada się na moją grę, ale zobaczymy, jak się to przyłoży na epicką skórkę, którą w tym momencie otwieramy za 35 tokenów. Może wylecić coś specjalnego. Fajnie by było, ale jakaś legenda. No. A, może być. Może być ten Berserker. Dobra, polecimy sobie z kolejną gierką i po tej gierce myślę, że sobie polecimy z darmowym spinem. Tak, żeby to fajnie równoważyć, żeby od razu nie robić tych wszystkich spinów, tylko żebyśmy mieli właśnie taką zagwozdkę, co mi wydropi w kolejnym spinie i tak dalej. Myślę, że to będzie całkiem spoko. A tymczasem kolejną mapą na dzisiaj będzie... No nie, naprawdę?
naprawdę, czy nie ma innych map w tej grze, tylko Canyon Climb. No naprawdę, Thomas Score dzisiaj, no coś czuję, że on nie odda. Ale dobra, skupmy się, słuchajcie. Będę podczas tej gierki mniej mówił i zobaczymy, czy to będzie miało przełożenie na mój wynik. Bo mi się wydaje, że ja tak słabo gram, nie tylko ze względu na kamerę, tylko ze względu na to, że dużo gadam i się nie skupiam na grze. Więc sprawdźmy to. Dobra, hop. Dobra, postarajmy się... O, ten kręgiel ominąć. Ten też. Jest git, w sensie kulę od kręgli, nie kręgiel, żeby tutaj być skrupulatnym. No i udało się, widzicie? Coś w tym jest, ja za dużo gadam po prostu, a za mało gram chyba, jak mi się wydaje. No i dobra, koniec rundy. Ja tutaj połowa graczy rzeczywiście klasycznie zostaje na placu gry i lecimy sobie z kolejną mapką. Zobaczymy, co tym razem tutaj los nam przyniesie. Oby coś fajnego. Oby nie tutaj żadną kosmiczną mapę i nic w tym stylu, tylko coś takiego, wiecie, fajnego. Ja bym sobie w laserki zagrał chętnie. Byłoby git. Albo w sumie też spoko, super slide. Dobra, więc skupienie teraz, skupienie na maksa i lecimy super slide. Chyba polecimy sobie po lewej stronie. Zaczniemy. Oj, nie mogłem się ruszyć, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale to nie jest dobry prognostyk na sam początek. No nic, dobra, musimy teraz jakoś tutaj przyspieszyć nasze działania. Dobra. Ojojoj. Dobra, tutaj kilka osób spadło, ale to, że kilka osób spadło, nas nie interesuje, bo jest jeszcze spora tutaj grupa zawodników przed nami. Opójmy sobie tą stroną. Nieźle. Dobra, nieważne. Nie poddajemy się. Nie widzę, ile jest tutaj jeszcze przede mną zawodników. Mam nadzieję, że uda nam się mimo wszystko dostać się do wielkiego finału. I chyba tak, chyba będziemy w finale. No i elegancko, widzicie? Nie gadam i idzie o wiele lepiej. To jest przyczyna moich porażek wszystkich. Jak wiecie, warto mieć różne wytłumaczenia. No i co? Koniec rundy. Na placu gry pozostanie tylko 8. No i zobaczymy, czy Thomas Score będzie tym skinem, który przyniesie nam trzecią koronkę. Chciałbym bardzo. Ale jak będzie, to tego nie wiem niestety. A mamy... O! Mamy dość dobrą mapę po to, bo mamy bot bash. Okej. No dobra. Wezmę sobie tak troszeczkę... O! Kamerkę jeszcze przed rozpoczęciem gry oddalę. I postarajmy się tak nie wchodzić za bardzo w paradę ani botom, ani graczom. Taki mam... O! Zacny plan. Już dwie osoby odpadły. Widzę, że... Okej, weźmy tak... Ojojojojoj, nie! O, jest, udało się utrzymać. Udało się utrzymać, jest dobrze. Dobra. Okej. Jest git, tylko dwóch graczy zostało poza nami. Dobra, jest dobrze widzowie, jest dobrze jak na razie. Nie. Dobra. Dobra. O, smok odpadł, no i zostaliśmy tylko my. I ostatni gracz, no jak nie dzisiaj, to chciałem powiedzieć. Jest, mamy trzecią koronkę. Po dwóch miesiącach. O Boże. Normalnie, dzisiaj otwieramy Piccolo, widzowie. Oczywiście za tę trzecią koronkę należy się jakiś like, bo... No, powiem wam... Thomas Score oddał. To jest ten skin. Szukałem tego skina i w końcu znalazłem. No, to jest to. Więc co? Lecimy sobie z darmowym spinem. Zobaczymy, co nam tutaj darmowy spin przyniesie. A przyniesie nam... O. Ach, chyba mam to. A nie mam. Czyli nie ma duplikatu, więc jest git. Dzisiejszy dzień uważam za udany. Nie zmarnujmy go już.